Dnia 4 czerwca w Solcu Kujawskim rozegrano piąte otwarte biegi uliczne imienia burmistrza miasta i gminy Solec Kujawski Antoniego Nawrockiego połączonych z akcją Solec za 50%. Z roku na rok nasza impreza nabiera tempa, czego potwierdzeniem jest fakt, iż tym razem do 9 biegów przystąpiła łącznie rekordowa liczba 700 osób. Początkowa faza wydarzenia to 8 biegów dzieci i młodzieży, w których rywalizowali najmłodsi miłośnicy aktywnego wypoczynku. Wzięło w nich udział ponad 350 zawodniczek i zawodników z soleckich przedszkoli, szkół oraz okolicznych miast. Oto najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Dziewczęta do lat 7 wystartowało 66 osób, dystans około 250 metrów. Pierwsze miejsce Maja Skrzyńska, drugie miejsce Lena Dejewska, trzecie miejsce Angelika Lada. Chłopcy do lat 7 wystartowało 69 osób, również dystans około 250 metrów. Pierwsze miejsce Oskar Badziński, drugie miejsce Stanisław Lech, trzecie miejsce Igor Chojnacki. Dziewczęta 8-10 lat, startowało 77 osób, dystans około 500 metrów. Pierwsze miejsce Weronika Kunicka, drugie miejsce Marika Jankowska, trzecie miejsce Oliwia Strużyńska. Chłopcy 8-10 lat, startowały 62 osoby, również dystans około 500 metrów. Pierwsze miejsce Franciszek Wojtarowicz, drugie miejsce Łukasz Dura, trzecie miejsce Mikołaj Żerebiec. Dziewczęta 11-13 lat, startowało 26 osób, dystans 800 metrów. Pierwsze miejsce Wiktoria Konera, drugie miejsce Angelika Jankowska, trzecie miejsce Naomi Orzechowska. Chłopcy 11-13 lat, startowało 25 osób, dystans 1000 metrów. Pierwsze miejsce Damian Karow, drugie miejsce Celestyny Waldowski, trzecie miejsce Stanisław Olejniczak. Dziewczęta 14-16 lat, startowało 12 osób, dystans 1350 metrów. Pierwsze miejsce Natalia Kozera, drugie miejsce Natalia Waldon, trzecie miejsce Roxana Włodarczyk. Chłopcy 14-16 lat, startowało 19 osób, dystans 1700 metrów. Pierwsze miejsce Wiktor Moszczyński, drugie miejsce Mikołaj Winiecki, trzecie miejsce Jakub Bladziak. Po rywalizacji najmłodszych przyszedł czas na bieg główny. Podobnie jak w roku ubiegłym, cieszyły się one ogromnym powodzeniem, a udział w nim wzięło aż 344 biegaczy z całej Polski. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach. Bieg główny, klasyfikacja Open Kobiet, sklasyfikowano 72 osoby, dystans 5000 metrów. Pierwsze miejsce Agata Woźniakowska, Bydgoszcz, drugie miejsce Anna Żuchowska, Płonne, trzecie miejsce Joanna Żuchowska, również Płonne. Bieg główny, klasyfikacja Open Mężczyzn, tu sklasyfikowano 158 osób, również dystans 5000 metrów. Pierwsze miejsce Denis Slobodaniu, Bydgoszcz, drugie miejsce Sylwester Tuczyński, Bydgoszcz, trzecie miejsce Wojciech Lutowski, Bydgoszcz. Bieg główny, klasyfikacja kobiet do 19 lat. Pierwsze miejsce Anna Żuchowska, Płonne, drugie miejsce Joanna Żuchowska, Płonne, trzecie miejsce Oliwia Dankowska, Białe Błota. Bieg główny, klasyfikacja mężczyzn do lat 19, pierwsze miejsce Karol Jankowski, Białe Błota, drugie miejsce Łukasz Syrocki, Solec Kujawski, trzecie miejsce Jakub Wiśniewski, Rypi. Klasyfikacja kobiet 20-29 lat. Pierwsze miejsce Natalia Kożuchowska, Bydgoszcz, drugie miejsce Adrianna Olszewska-Mrocza, trzecie miejsce Teresa Łepek, Płonchawa. Klasyfikacja mężczyzn 20-29 lat. Pierwsze miejsce Sylwester Tuczyński, Bydgoszcz, drugie miejsce Paweł Kokocki, Wielka Nieszawka, trzecie miejsce Jarosław Czciński, Solec Kujawski. Bieg główny, klasyfikacja kobiet 30-39 lat. Pierwsze miejsce Agata Woźniakowska, Bydgoszcz, druga Wiktoria Górna-Chodusz, Bydgoszcz, trzecie miejsce Małgorzata Hightower, Włocławek. Klasyfikacja mężczyzn 30-39 lat. Pierwsze miejsce Denis Slobodaniu, drugie miejsce Wojciech Lutowski, trzecie miejsce Jakub Małecki. Klasyfikacja kobiet 40-49 lat. Pierwsze miejsce Alicja Walędziak-Malborg, drugie miejsce Stefania Młynarczyk, Solec Kujawski, trzecie miejsce Ilona Rybka, Bydgoszcz. Klasyfikacja mężczyzn 40-49 lat. Pierwsze miejsce Mariusz Bandoch, Solec Kujawski, drugie miejsce Tomasz Mruk, Bydgoszcz, trzecie miejsce Marek Fus, Bydgoszcz. Klasyfikacja kobiet 50-59 lat. Pierwsze miejsce Lucyna Staszkiewicz, Bydgoszcz, drugie miejsce Joanna Zrojkowska, Przyłęki, trzecie miejsce Bogumiła Skwarek, Pruszcz. Klasyfikacja mężczyzn 50-59 lat. Pierwsze miejsce Jacek Paczkowski, Strzelno, drugie miejsce Sławomir Żaroń, Bydgoszcz, trzecie miejsce Adam Olszewski, Nowy Kobrzyniec. Klasyfikacja kobiet 60-69 lat. Pierwsze miejsce Maria Gadomska z Bydgoszczy. Drugie miejsce Hanna Janowska z Torunia. Trzecie miejsce Grażyna Wiaderska z Elbląga. Klasyfikacja mężczyzn 60-69 lat. Pierwsze miejsce Piotr Ślosarek, Toruń. Drugie miejsce Eugeniusz Czciński, Bydgoszcz. Trzecie miejsce Eugeniusz Suchomski, Laskowice Pomorskie. Bieguny, klasyfikacja mieszkanek Solca Kujawskiego.
Pierwsze miejsce Wioletta Zagożdżon, drugie miejsce Stefania Młynarczyk, trzecie miejsce Magdalena Bednar. Najlepsi zawodnicy Solca to pierwsze miejsce Mariusz Bandoch, drugie miejsce Jarosław Trzciński, trzecie miejsce Sławomir Zalew. Najstarszym zawodnikiem był Wojciech Wiaderski z Elbląga. Organizatorami piątych biegów ulicznych byli Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Start oraz miasto gmina Solec Kujawski i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Głównymi sponsorami imprezy były firmy Autos, Drobex, Polimex Profil oraz Nadleśnictwo Solec Kujawski i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa. Ponadto imprezę wsparły firmy i instytucje. Klimat, Granit, Grafko, Zapolex, Simi, Aliot, Żelmet, ZGK Solec Kujawski, Telewizja Solec, Unimech, Madres, Zygmunt Sołtyszewski, Stanisław Polinowski, Darpol, Widuto, ZHP, OSP Solec Kujawski, Meble Włoskie, Agrotechnika, Frit.pl, EN Market, Zielona Skrzynka, Wamont, Spółdzielnia Mieszkaniowa Transportowiec, Mateusz Czyżewski, Tadeusz Zwiewka, poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisariat Policji w Solcu Kujawskim, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Jura Park, Bowling Club, Twoje Smaki, Pasi Brzuszek, Tomi oraz Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim. Najlepsi w każdym biegu otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy z uczestników imprezy otrzymał piękny pamiątkowy medal, zaś uczestnicy biegu głównego okolicznościowe koszulki. Odbyło się również losowanie kilku atrakcyjnych nagród rzeczowych, z których najcenniejszą nagrodę rower ufundowany przez solecką firmę Aliot zdobył Leszek Marcher. Zwycięzców dekorowali burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Supsyk, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Zamorowski, sekretarz miasta i gminy Solec Kujawski Magdalena Rudna-Plewa, skarbnik miasta i gminy Solec Kujawski Alina Kowalska, córka świętej pamięci Antoniego Nawrockiego Anna Nawrocka, nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski Jakub Siedlecki, prezes ZGK w Solcu Kujawskim Jan Gabski oraz komendant Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim Rafał Piątek.
Dzięki.